ósmej kolejce PKO BP Ekstraklasa wspiera po raz kolejny akcję Stadiony Bez Barier, przypominając, że piłkarskie obiekty są bezpieczne i otwarte dla wszystkich kibiców. Mamy też minutę ciszy, bo dziś 84. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. No i już gramy. Piąta w tabeli, Jagiellonia podejmuje siódmego Radomiaka Radom. Znakomity początek w wykonaniu gości. Pedro Henrique wysoko wychodzi w powietrze. Korzysta z dośrodkowania Franka Castaniedy. I po trzech minutach Radomiak obejmuje prowadzenie. Jagiellonia jeszcze nie zdołała się otrząsnąć. Michał Saczek, fatalny błąd i piękne trafienie Henrique. Drugi gol Brazylijczyka w tym meczu, piąty w całym sezonie. Bramka z połowy, fantastyczne uderzenie i Zlatan Alomerowicz nie zdążył. Po 12 minutach szok w Białymstoku. Radomiak prowadzi już 2-0, a Henrique jest wiceliderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Ale gospodarze ruszają do odrabiania strat. Dominik Marczuk do Imaza. Jesus Imaz! Golkiper Radomiaka nawet się nie ruszył. Jagiellonia przegrywa już tylko 1-2. Fantastyczna akcja Marczuka. Przepiękne uderzenie Imaza. A to kolejna akcja Jagi. Znów Marczuk z prawej strony. Znów na głowę Imaza. Tym razem w poprzeczkę, nie ma gola. Ależ blisko była ekipa gospodarzy wyrównania. Jaga się jednak nie zatrzymuje. Jeszcze raz z prawej strony Marczuk. Dominik Marczuk. Leciutko, dokładnie. I Jose Naranjo doprowadza do remisu. Marczuk z drugą asystą w tym spotkaniu do przerwy. 2-2. Jagiellonia odrabia dwubramkową stratę. A zaraz po przerwie oczywiście Dominik Marczuk i Afimiko Pululu, który w tym meczu wyszedł w podstawowym składzie. Ależ remontada Jagi. Jagiellonia Białystok przegrywała 0-2, a prowadzi z Radomiakiem 3-2. Pululu na liście strzelców. W końcówce Jaga się cofa, Radomiak próbuje atakować, Rafał Wolski, ale zatrzymany przez Zlatana Alomerowicza i ostatecznie Jagiellonia Białystok pokonuje Radomiaka Radom 3-2. Po absolutnie szalonym meczu Jaga zostaje wiceliderem Ekstraklasy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.